czasie naszej niemieckiej podróży, podczas której poruszamy się śladami losów naszych bohaterów i innych dzieci porwanych przez Lebensborn, odkrywamy także inne historie, na przykład na cmentarzu w małej bawarskiej mieścinie Markt Indersdorf widzimy polskie nazwiska na cmentarzu. To są takie deski w ziemi, na których są właśnie nazwiska, jak się okazuje, polskich dzieci, które były umieszczone tutaj po wojnie w klasztorze, w ośrodku prowadzonym przez amerykańskich aliantów okupujących tę część Niemiec. Dzieci zabrane polskim robotnicom przymusowym, które te dzieci rodziły w czasach wojennych, kiedy były zmuszone tutaj do tej pracy. To kolejna historia, jakich jest wiele i jakich wiele odkryliśmy podczas tej podróży po Niemczech.